Dzisiaj trochę technik pracy na narzędziach ręcznych. Przy mnie odpady, jakieś listwy, kawałki, jakiś desek, klocków. Faktycznie jest to opał, nie? Ale właśnie, dziwicie się, że w warsztatach stolarskich jest każda listewka, każdy kawałek do czegoś się przyda. I to chcę Wam również dzisiaj pokazać, że z tych wszystkich rzeczy można zrobić przyrządy potrzebne, niezbędne wręcz do pracy w warsztacie. I to jest też fajne przy pracy w takim warsztacie stolarskim, że to kreatywne myślenie jest potrzebne non-stop. To nie jest miejsce dla osób, które nie myślą. Chcemy, słuchajcie, przestrugać sobie jakiś element. Może weźmy coś, nie wiem, szerszego. Najprostszą rzeczą, którą możecie zrobić, jeśli nie macie takiej dedykowanej strugnicy do pracy. Co zrobić? Co do tego wykorzystamy? Będę potrzebował coś, co zamocuje w ścisku. Jeśli nie macie takiego ścisku stolarskiego, normalnego, macie jakieś imadło, no to to będzie przydatne. Również no już w ostateczności można byłoby dociskiem stolarskim ścisnąć to, żeby przymocować to do stołu. A już w ostateczności, jeśli już musicie, to wkręcacie się po prostu w stół, w blat roboczy i już jest sprawa załatwiona. No ja tutaj oczywiście nie chcę niszczyć blatu, więc będę potrzebował listewkę z nawierconym otworem. Wiadomo, gdyby ten otwór nie był nawiercony, no to oczywiście rozwalę to i pęknie. I teraz przykręcimy sobie tą listewkę do tego większego elementu i zaraz Wam pokażę, po co mi to wszystko. Robimy sobie, słuchajcie, zderzak. Zderzak, który możecie obracać. I to jest naprawdę fajne rozwiązanie. Bardzo proste, a uwierzcie mi, że się naprawdę doskonale sprawdza w pracy. Jakiś strug w rękę. Nie wiem, co tutaj jest naostrzone, ale może ten. I teraz strugamy oczywiście w jednym kierunku. Strugiem nie szalejemy, więc możemy spokojnie. Wystarczy, że oprzemy. I to wszystko. Wcale nie musimy tego materiału struganego łapać dosłownie w ścisk. Tutaj możemy się posłużyć. Coś tam mam pod spodem. Możemy posłużyć się albo imakiem, czyli mam wtedy to w ten sposób stworzone, albo tutaj znowu zacisk stolarski, łapię tą listwę i gotowe. I możemy strugać. I teraz to, co chcę pokazać, to oczywiście przy tak szerokiej desce, jak ta, sprawdzi się oczywiście doskonale, bo ta deska się nam nie buja, nie? Jest wystarczająco zaparta i możemy śmiało pracować. Gorzej, jeśli na przykład mamy coś węższego, więc wtedy jest obawa, że zacznie nam się to bujać na boki, no i nie popracujemy. To jest jedno ograniczenie takiego prostego zderzaka. Druga sprawa,
to, jeśli weźmiemy coś, nie dość, że jest wąskie, to jeszcze jest chudziutkie, nie? Niskie. Tutaj ma, nie wiem, z 5-8 mm, więc wtedy oczywiście waliłbym tym strugiem ten zderzak i pozamiatane. I teraz możemy, czemu nie, pokusić się o wykonanie takiego zderzaka z szerszej listwy, ale chudej, nie? Wtedy ta listwa nie powinna nam się uginać. Już tutaj sobie przykręcimy. Zaraz zobaczymy, czy to wyjdzie. Powinno. Przykręcimy i zrobimy dokładnie to samo, tylko... Tak. To jest też fajne, że to jest obrotowe, bo jeśli mamy coś długiego, możemy sobie pracować w tą stronę, a jeśli mamy coś mniejszego i będzie nam, na przykład, nam wygodniej pracować tak, nie musimy wcale pracować tak. Cyk. Mieści się. Możemy. Jesion. Tutaj nie jest tak łatwo ze słojami, z układem włókien. Ok, to jest dobrze, ale to, co powiedziałem, że taka praca przy tak wąskich listwach w ten sposób średnio to wygląda, no bo to się wszystko będzie bujało na boki. I no już nie mówię o takim czymś, nie? O takiej sytuacji, bo tutaj listewka ewidentnie mi się buja na boki i zero stabilności. Ja mówię, nic ważniejszego przy pracy właśnie z strugami, gdzie ten materiał musi być stabilnie stojący na stole. No więc trochę trzeba zmodyfikować tą listewkę i tutaj ja bym zrobił coś innego. Zupełnie coś innego. To na razie rozbiorę. I tutaj proponowałbym zrobić coś... A niech będzie. Zrobimy, wykorzystamy... Może... kawałek jakiejś płyty. Przymocujemy sobie to do... tego elementu pod spodem i zrobimy zupełnie nowy przyrząd, który pozwoli pracować już w lepszy sposób. Bardziej stabilny. To jest ok. I teraz musimy przykręcić dwa zderzaki. I tutaj może wykorzystamy sobie tą listewkę. Utnę tylko to. I to będzie zdecydowanie stabilniejsze. Przykręcamy to wszystko. Thank you.
Dobra. Przykręcimy to teraz porządnie do stołu. Do naszego przyrządu odpadowego. Ta płyta raczej była ucięta w prostokąt, więc jeśli będę się trzymał krawędzi bocznej, to raczej powinienem otrzymać tutaj kąt prosty. Troszkę delikatniejsze wkręty. Muszę tak kombinować, żeby tutaj te łebki schować. Ok. I myślę, że to powinno już spełnić swoje zadanie. I teraz to już jest zupełnie inna bajka, bo tak naprawdę mamy oparcie i w tą stronę, i w tą stronę. Więc śmiało możemy strugać lekko pod kątem. To będzie na pewno lepsze. Dobra, taki szeroki element to wiadomo, że będzie się dobrze trzymał, a zobaczmy z czymś cieńszym, no tutaj się jeszcze zmieszczę. A weźmy coś jeszcze cieńszego. O, może taki element. Tniemy sobie tylko. Czyli taką listeweczkę jesteście w stanie zrobić super dokładnie. Naprawdę. Musi być dobrze. To oczywiście można rozwijać i rozwijać, bo tak naprawdę teraz, gdybym chciał zrobić to jeszcze lepiej, to równie dobrze mogę dołożyć kolejną listewkę i wbijać tutaj kliny. Pamiętacie film z shortów, gdzie pokazywałem, jak mocować w pionie jakieś elementy. Dwa kliny, ciach, dobijacie ten element obrabiany, bez problemu można w taki sposób zrobić. Idąc dalej, może jeszcze ostatnią rzecz. Short oczywiście wyszedł long, ale mam nadzieję, że darujecie. Wiecie, co jeszcze mogę na szybko zrobić? Przyróżnia z tego. Przyróżnia tego typu, tak jak tutaj, to jest banał, żeby to zrobić i żeby ciąć w prosty sposób elementy pod kątem 90. To jest mi niepotrzebne. Demontujemy. I teraz może z tego. Zobaczę tylko, czy mój przyrząd starczy. Starczy. Przykręcimy to
porządnie do spodu. Oczywiście za krótkie. Czyli znowu nawiercamy. Listewka nawiercona, możemy to przykręcać. Jeśli przykleicie tą listewkę na całej długości, to wtedy te miejsca rozcięć będzie można wykonywać częściej i gęściej. A że tutaj nie mamy przyklejonej, to przykręcę to na kilka wkrętów. Listwa siedzi i teraz pierwsze nacięcie kluczowe. Możemy to sobie zrobić gdzieś tutaj po środku i jedziemy. Nacięcie pierwsze gotowe. No i teraz już tu jeszcze muszę odkręcić. No i teraz możemy sobie już ciąć nasze elementy tak jak chcemy. Bez przyrządu, sama piła japońska w rękę. Super czysto i uwierzcie mi, że kąt musi być idealny, no nie ma siły. Oczywiście jeśli to miejsce rozcięcia tej listwy wzorcowej, powiedzmy, wam się zużyje, żaden problem. Robicie kolejne nacięcie, kolejne. Jeśli chcecie zrobić to pod jakimś kątem, żaden problem, czyli robicie najpierw to pierwsze nacięcie pod zadanym kątem, czy kąt 40, czy 30, czy jakikolwiek potrzebujecie i następne nacięcia robicie w tym samym miejscu, czyli typowa przyrżnia, tylko zrobiona z odpadków dosłownie w 3 minuty i gotowe. Także pamiętajcie, że te wszystkie elementy walające się po waszych warsztatach mogą zamienić się w przyrządy, w narzędzia pracy. Dzięki. Wyszło długo, ale mam nadzieję, że film wartościowy. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.